Ulica Cegielnia na remont czekała od wielu lat i wreszcie się doczekała. Realizacja inwestycji składała się z kilku etapów. Najpierw na całej długości położono nową kanalizację deszczową. Potem dwuetapowo wylewano na niej asfalt. Tegoroczny plan inwestycyjny miasta Kościerzyna obfity jest w różnego rodzaju roboty drogowe, również remonty. W ostatnim czasie oddaliśmy do użytku mieszkańców długo oczekiwaną, zmodernizowaną ulicę Cegielnia. Nie ma co kryć, że ta modernizacja zmierza do poprawy bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu na tej ulicy. W trakcie oficjalnego otwarcia nie zabrakło mieszkańców ulicy, przedstawicieli lokalnych władz oraz trzech proboszczów kościerskich parafii. Ksiądz prałat Marian Szczepiński poświęcił ulicę, natomiast burmistrz, przewodniczący rady i wykonawcy przecięli symboliczną wstęgę. Było również ognisko i pieczone kiełbaski. W ramach tej modernizacji, a wymieniliśmy prawie 600-metrowy odcinek asfaltu. W ramach tej modernizacji powstały również dwa azyle, które wymuszają spowolnienie prędkości poruszających się samochodów. Cała inwestycja kosztowała nas w tym roku 500 000 zł, ale była tak naprawdę ostatnim, finalnym etapem realizowanej modernizacji ulicy Cegielnia. Lepsze warunki jazdy mają poprawić bezpieczeństwo w tym rejonie miasta. Nie do wszystkich to jednak dociera. Niektórzy kierowcy pomyśleli chyba, że ulica zmieniła organizację ruchu z prawej na lewostronną. Wszystkim im jednak przypominamy, że tak się nie stało i jazda pod prąd grozi jedynie wysokim mandatem.